Witajcie, z tej strony Marshall. Jako, że w ostatnim czasie cały czas dopytujecie się o kolejne materiały z Simsami w roli głównej, to postanowiliśmy razem z Magdą z kanału Szalona Szynszyla popełnić dla Was dwa wspólne filmy. Jeden, ten, który teraz oglądacie, traktuje o najciekawszych budowlach graczy i opublikowany jest na moim kanale, natomiast kolejny, czyli top 10 najciekawszych wyzwań The Sims, znajdziecie u Szynszyli. Link do niego macie w zakładce po prawej lub w opisie poniżej. A teraz już nie przedłużając, zapraszamy do oglądania. Prób stworzenia Disneylandu w Simsach było wiele. I choć żadna z nich nie jest idealna, to bez wątpienia dwie zasługują na szczególną uwagę. A mianowicie Disneyland Park, gdzie autorzy postawili na odtworzenie zamku i kilku okolicznych atrakcji jak Small World, Adventureland czy chociażby Fantasyland. A także Sleeping Beauty Castle, gdzie skupiono się jedynie na tytułowym zamku. Jeżeli natomiast interesują Was wyłącznie najnowsze inicjatywy, to zbudowany na silniku czwórki Sim Park jest godny polecenia. Niektórym graczom najwyraźniej marzy się prawdziwie romantyczna morska przygoda, ponieważ postanowili zamieszkać na, uwaga, Titaniku. Tak, dobrze słyszeliście, jacyś nieźle zakręceni moderzy zbudowali ogromny statek, który wyposażony został w 7 mieszkalnych pokładów. Pośród nich znalazły się liczne restauracje, kawiarnie i znane z wielkiego ekranu lobby z charakterystycznymi schodami. Teraz coś z naszego lokalnego poletka, czyli spożywczaki zbudowane przez gracza youtubera, niejakiego Chrisa. Wpadł on na pomysł, by przenieść do świata Simów dwie konkurujące ze sobą sieciówki, a mianowicie Lidla i Biedronkę. Nie są one może idealnymi kalkami prawdziwych sklepów, ale i tak robią wrażenie. Duży props za pomysłowość. Chris oczywiście nie był pierwszą osobą, która zaimplementowała rozpoznawalne marki do gry. Takie brandy jak McDonald's, Starbucks czy chociażby IKEA obecne są w praktycznie każdej kolejnej odsłonie. Swoją drogą można się nieźle zdziwić, jak dużo wersji owych budynków do tej pory powstało. Jeżeli jesteście fanami animacji od studia Ghibli, to w inspirowanym ruchomym zamkiem Hauru, latającym domu, na pewno się zakochacie. Oczywiście w przeciwieństwie do filmu nie jest on zdolny do przemieszczania się, ale dla potężnego czarodzieja będzie jak znalazł. Choć najliczniejsza grupa miłośników Gwiezdnych Wojen jest już obecnie po 30 i szczerze powiedziawszy wątpię, że grają oni w Simsy, to jak się okazuje, także w młodszych pokoleniach moc jest silna. Świadczyć o tym mogą m.in. domy w kształcie poziomych i pionowych X-Wingów i innego kultowego myśliwca, a mianowicie TIE Fightera. Kolejna fantastyczna budowla to znany z Harry'ego Pottera Hogwarts. Na uwagę zasługuje tu fakt, że oprócz fajnie wyglądającej aparycji, autor przywiązał również uwagę do szczegółów. Dzięki temu możemy podziwiać niesamowicie wykonane wielkie schody, klasę profesora Flitwicka czy wielką salę z lewitującymi świeczkami. Był już Harry Potter i Star Warsy, więc nadeszła pora na kolejny wielki światowy hit, a mianowicie Władcę Pierścieni. Co prawda w sieci można znaleźć całą masę lepszych i gorszych prób odtwarzania tolkienowskich wizji, jednak moim zdaniem najciekawsza jest Wieża Sarumana, zbudowana w oparciu o część drugą. Nie jest może ona idealna, ale należą się wielkie brawa za starania. Rezydencja Playboya nie jest szczególnie karkołomna w wykonaniu, jak również nie robi jakiegoś niesamowitego wrażenia. Ale jej charakterystyczna struktura sprawia, że gdy raz się ją zobaczy, to człowiek będzie kojarzył tę willę do końca życia. Pewnie dlatego już za czasów pierwszych odsłon gracze chcieli mieszkać jak Hugh Hefner. Choć bez wątpienia najciekawszą wersją jest ta wykreowana przez użytkownika Debit Card. Na koniec dom w kształcie ogromnego kota. W sumie to nie ma w nim nic szczególnego, poza tym, że jest ogromny i że to kot. Swoją drogą bardzo fajny. I to już wszystkie budowle, jakie dziś dla Was przygotowaliśmy. Ja ze swojej strony chciałem serdecznie zaprosić Was na kanał Szalonej Szynszyli, bo jestem przekonany, że znajdziecie tam całą masę interesujących Was filmów. A teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak się z Wami pożegnać. Trzymajcie się, cześć!